piątek na placu Staffa przy Miejskim Centrum Kultury rozpoczęła się kolejna edycja imprezy plenerowej pod nazwą Kinopark. Organizatorem imprezy były Miejskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku. Impreza jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Tegoroczna edycja tej popularnej imprezy jest już ósmą z kolei. W tym roku Kinopark trwał dwa dni, w piątek i sobotę, i organizowany był na placu Staffa, a nie jak bywało wcześniej w Parku Miejskim przy ulicy Bankowej. Mieszkańcy Skarżyska bawili się doskonale, atrakcji w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, nie brakowało. Kinopark to przede wszystkim plenerowe projekcje filmów. W piątek były to Bolek i Lolek na wakacjach i dla starszych widzów Kiedyś będziemy szczęśliwi w reżyserii Pawła Wysoczańskiego. Natomiast w sobotę można było obejrzeć Bolek i Lolek na wakacjach część drugą, a dla widzów dorosłych Wszystko będzie dobrze w reżyserii Tomasza Wiśniewskiego. Thank you.
Organizatorzy imprezy przygotowali szereg innych atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych, m.in. warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, animacje, konkursy, dmuchańce i nie tylko. Przewodnim motywem tegorocznej edycji Kinoparku są wieloformatowe gry planszowe. Dla uczestników imprezy przygotowano m.in. Zaczarowaną Krainę, Dywizjon 303 i wiele innych gier. Oprócz pokazów filmowych, animacji i gier dla wszystkich przygotowano prezentacje wokalne i pokaz tańca z ogniem. Dużym wsparciem również ta impreza, jak zwykle, i taką opieką otoczona jest przez wolontariuszy, którzy z nami współpracują już co roku. Oni tutaj oczywiście zapewniają kąciki zabaw. Główną atrakcją i głównym motywem przewodnim tegorocznego Kinoparku są wielkoformatowe gry planszowe i takowe właśnie gry za mną widnieją. Można sobie oczywiście dowoli pograć, wszystko jest nieodpłatne i serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejny dzień. Również atrakcje muzyczne i filmowe, bo Kinopark no to film, to najważniejsze. Tak, właśnie dochodzimy do sedna, bo jakby te wszystkie warsztaty są takim doprowadzeniem do punktu centralnego, którym właśnie są filmy. I tutaj oczywiście propozycja bajeczki, polskiej bajeczki, Bolek i Lolek na wakacjach. To propozycja dla dzieci, a dla starszych, którzy zostają z nami do końca, mam nadzieję, propozycja filmów. Jednym ze sponsorów tegorocznej edycji był Urząd Miasta w Skarżysku. Cieszę się, że impreza udała się i spotkała z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Skarżyska, podsumowuje Katarzyna Michnowska-Małek, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku.